Dzień dobry, nazywam się Zofia Wilczewska, mieszkam w Kolonii i opowiedzieć chciałam swoją historię. Znalazłam się tutaj, bo spotkałam męża i tak sobie pomyślałam, że jeżeli nie umie tańczyć, to go nie wesprę, ale zdał sprawę, zobaczyłam, że to może dobrze tańczyć, który mnie zapoznał, Mróz z Tatar, a ja mieszkałam w Dylewie. Ponieważ się tu zadostałam i chciałam trochę opowiedzieć o swojej historii. Więc tak, jak byłam mała, pamiętam taką dziewczynę, miała może 13, 14, nie pamiętam już ile lat. I mój ojciec był w obozie. I żeśmy płakali, przyjechali Niemcy, nas chcieli, wysiedlili nas. I zamknęli nas cztery rodziny w małym pomieszczeniu. Spaliśmy na podłodze, na słomie. Później jeden chłopak, który miał egzemę, strasznie się drapał i myśmy się odsuwali od niego, nie było jak. Musieliśmy się przytulać jeden do drugiego. Kocami się okrywaliśmy, tak że łzy z oczu leciały. Ponieważ podparli nam tak kołem drzwi i zabrali ojca do obozu. Ojciec był w obozie w Działdowie i tam był przy koniach, bo znał się przy koniach, był z gospodarki i się znał na koniach. Ponieważ zagrodzili, nie puszczali, tylko on przy tych koniach chodził, pojechał na pole i na tym polu pilnował tych koni. Ale wiedział, że rodzina wyjechała 15 km do Zawad, z Dylewa i tam myśmy tam byli i on wiedział, że my tam jesteśmy, bo nas wysiedlili, ponieważ ojciec później starał się uciec. Poszedł do koni na grudkę, duże ogrodzenie było drutem kolczastym i tam był prąd, że nie wolno było, bo mogło zabić ten prąd, ale ojciec się przeciągał. I miał, wiedział, las znał tego i miał ten kompas i przeszedł ileś kilometrów, bo to z Działdowa jest daleko do Zawad, nie wiem nawet ile kilometrów. I przyjechał do Zawad, jak myśmy tatusia obejrzeli, to już mi zaczęli płakać, że ojciec przyszedł, a tu nachodził front. Więc on się schował na górze, w szopie, bo nachodził później front, szukali tego mojego tatusia, a on był niższy, o tym samym nazwisku był drugi, Kita się nazywał, ale był wyższy. I przed żebrem zobaczył, że mówi, o, to klejne, że niski, że to nie ten Kita, drugi Kita. Szukali, nie mogli znaleźć, no i dali się tak na spokój. A tatuś z tego powodu ocalał. Więc już front nachodził, kule się rwały, myśmy tam byli, leżeli też na podłodze, przy ulicy, na Brodowych Łąkach. To było tam 15 kilometrów, czy może nawet więcej. I front nachodził i tatuś się schował tam i przesiedział cały czas. Ale oni zabrali nam, co wzięliśmy przy wozie, krowy dwie i jedzenia, co zostało, wszystko zabrali do już Niemcy. A Ruscy przyjechali, powiedzieli, że nas oswobodzili. Dalej przyjechaliśmy tam, posiedzieliśmy jakiś czas, nie pamiętam dokładnie, bo to już tyle lat. Przyjechaliśmy do Dylewa, urodziła się moja siostra Halinka. Miała dwa tygodnie, żeśmy wyjeżdżali do Zawad. I lekarz taki był w stodole, felczer nazywał się, nie pamiętam jak on się nazywał, w stodole był u Prusaczyków. I on powiedział, że te klejny, że nie wyżyje, bo zapalenie płuc dostało. No i mamusia już myślała, że ona umrze. Taką mniecka się nazywała, mniecka do ciasta, co się robiło ciasto.
To ja tam kąpała, już wyniosła to wszystko, te pieluszki pozbierała, ale wzięła to dziecko do załad. I żeśmy stamtąd wrócili, a Ruski wzięli, zaczęli grać w naszym domu harmonię i mówi, że my was oswobodzili. I to moją siostrę Halinkę wzięli na ręce i z nią tańczyli. Mamusia łzy leciała, ale musiała tańczyć, no bo co, grali i trzeba było. Także jak grali, tak trzeba tańczyć. I ojciec mówi tak, ciekawe skąd oni wzięli drzewo. Mówi, tu nie było drzewa, nic. Poszli na górę, a oni tam poobrzynali takie belki, chałupa była drzewiana i nam napalili, mieliśmy ciepło. No i później wjechali i tak to pozostało. I mój ojciec był ułanem i przyjechał na czarnym koniu do Dylewa. I oto ta podkowa jest od tego konia, bo myśmy się ucieszyli, ucieszyliśmy, że tatusia zobaczyli. Płakaliśmy się, ale płakaliśmy strasznie, żeby tatuś już został, ale nie było mowy, bo mówił, że musiał wrócić. No i tak pozostało. Taka ta historia. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Helena Więcek. W tej chwili mam 71 lat. Chciałam opowiedzieć swoją historię, ponieważ moja historia jest jakby z dwóch państw. Pierwsze, urodziłam się faktycznie po wojnie, kiedy już granice były, bo moi rodzice mieszkali w okolicach Grodna i to była nasza polska ziemia i państwo polskie. Po wojnie granice się zmieniły, więc zostaliśmy na Białorusi, w okolicach Grodna, we wsi Gołunowicze. Tam mieszkałam do 9 roku życia. A historię swoją chciałam opowiedzieć, ponieważ moje rodzice, moi dziadkowie zawsze byli patrioci. Zawsze walczyli o polskość. Pomimo, że moja prababcia miała za męża Niemca po I wojny światowej, który tam się znalazł na tych terenach, oczywiście terenach polskich, ale był rzeczywiście pochodzenia niemieckiego. Zakochał się w naszej babci, tam został, więc mieliśmy nazwisko i polskie, i niemieckie, no i białoruskie, bo tam jak później po zmianie granic, to te nazwiska też się zmieniały. Także mieliśmy, ta nasza historia jest taka dosyć zawiła i dosyć kręgła. A chciałam jeszcze opowiedzieć właśnie dlatego, że moja prababcia znała kilka języków, znała język rosyjski, bo to znała język niemiecki i znała język polski. To historia jest naszej babci taka, że ona była jakby takim, jak była jakaś obława we wsi, to ona była tam jakby takim koordynatorem, gdzie u nas było takie właśnie, jak tu mam na tym pokazane, na tej plakietce, że mieliśmy od swojego mieszkania wykopany tunel. I ten tunel właśnie, jak było wiadomo, że jest jakaś obława, że jest jakieś, czy ze strony niemieckiej w czasie wojny, czy później ze strony już niby tej białoruskiej, ponieważ tam same Polacy mieszkali, nie chcieli się z tą władzą zgodzić, nie chcieli pracować, nie chcieli się uczyć, nie chcieli posyłać dzieci do szkół, no gdzie to było po prostu niemożliwe, bo to było karane, więc trzeba było tych dzieci posyłać do szkół. Sama chodziłam, od 6 lat nawet poszłam do szkoły. A właśnie ten tunel był wykopany i jeżeli coś się działo w wiosce, to wszyscy się zbierali w naszym mieszkaniu i właśnie w tym tunelem wszystko uciekało do lasu, żeby tam tych mężów nie połapali, mężczyzn nie połapali,
bo kobiet to raczej nie łapali, tylko jeżeli łapali, to tylko mężczyzn. W różnym wieku to nie można było. Już nawet takie, no chłopcy, jako młodzi, też musieli uciekać, bo też jak Niemcy, to zabierali ich i wywozili. Znowu potem Ruscy, no to znowu ich tam zsyłali. Właśnie o tej zsyłce też bym chciała powiedzieć, ponieważ mój tata też był na zsyłce na Syberii. Był przez 6 lat, a miał zasądzone 25 lat. Ale po tych zmianach, po zmianach politycznych, jak po już Stalin odszedł od władzy, to było takie rozprężenie, takie zwolnienie i tata wrócił. A zanim wrócił tata, to jeszcze mama była u niego w odwiedzinach. Jechała na tą Sybir przez cały miesiąc. W Moskwie długo czekała na pociąg, ponieważ były straszne mrozy. Nie zawsze pociągi chodziły, nie zawsze można było wyruszyć, żeby pojechać dalej. No ale jakoś się dostała, była tam przez miesiąc czasu. Potem jak wróciła w styczniu, a tata już w lipcu przyszedł, już na stałe do domu, już opuścili. No i później tata tam nie chciał być na tej Białorusi, nie chciał pracować, nie chciał ani nazwiska zmieniać, ani jakiegoś tam obywatelstwa podjąć, więc się staraliśmy, żeby tu przyjechać do Polski. I w 1959 roku, w lutym, przyjechaliśmy do Polski, zamieszkaliśmy tu w kolonii, gdzie mieszkam na dzień dzisiejszy. Jestem żoną, jestem matką, jestem babcią, nawet i prababcią. I w tej chwili tu mieszkam, tu się z tą miejscowością się utożsamiam, biorę udział we wszystkich przedsięwzięciach. Należę też do Stowarzyszenia Kolonii nad Szkwą. No i tu mieszkam i dalej żyję. Oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam opowiedzieć o historii takiej, jak wróciliśmy, to już chyba jak wróciliśmy, nie pamiętam. Wróciliśmy, została tylko jedna świnia prośna, który sąsiad od Gutów, sąsiadów, dziadek taki stary, on sypał jej zboże do korytka i ta świnia przeżyła. I ojciec później zabili to świnie, a nie wolno było. Zabili to świnie i żeśmy te mięso schowali w taki ceberek, nazywał się, posolone było, wyniesione do lasu i w lesie było wykopany dołek i w tym dołku było to mięso. I żeśmy tak, ja byłam siostrą Stanisławą, później ona pilnowała albo ja na zmianę, czy ktoś nie idzie i mamusia nas wysłała po to mięso. I żeśmy poszli po to mięso, to trzeba było to ziemię odgarnąć, liście zgarnąć, wyjąć kawałek żeberka czy tam coś do kapusty, bo przeważnie kapusty się gotowało. Jej mamusia gotowała kapustę, a idzie żandar i strasznie się wystraszyła, mówi, Boże, co ja z tym mięsem zrobię? Ale już bliziutko my na drodze stali, pilnowaliśmy. Przyszli i ja wpadłam do chałupy i mówię, mamo, już idę, zrób coś z tym garnkiem. A tak w tym garnku gotowała kapustę, więc ona wyrzuciła te mięso, jak kuchnia taka jest, w tej kuchni, co się garki gotowały, w ostatnią fajerę wrzuciła tam w popiół te mięso. Żandar przyszedł, zamieszał, mówi, o, nie ma, ale szpek. Ale zobaczył, że koła są takie, że to tłuste, że to były te mięso. Ale nie spotkali i nie ukarali. I wyjechali, poszli dalej, a mamusia wzięła te mięso, opłukała w wodzie i żeśmy zjedli, bo takie były czasy. I do dzisiejszego dnia, ja pamiętam, łzy z oczu lecą, jak ja patrzę,
jak wyrzucają chleb do kosza. Ja nie wyrzucam, a też już mam wiek, bo mam 86 lat. Dzięki Bogu. Aby tak dalej. Też na